W polskiej historii mieliśmy wielu zawodników, którzy łączyli swoją karierę sportową z odznaczeniami państwowymi. Jednak historia człowieka, o którym zamierzam dziś opowiedzieć, jest niezwykła i nadaje się na spokojnie na scenariusz filmowy, a tak na dobrą sprawę nawet na scenariusz, na serial. Opowiem wam dzisiaj o człowieku, który nosił niezbyt chlubny przydomek Dziadek. Jednocześnie jest to historia zawodnika, który swoim poświęceniem, determinacją, pracą oraz pokonywaniem własnych demonów oraz wspomnień przeszłości, która ciążyła mu aż do końca życia, powinien przekonać i zainspirować kolejne pokolenia. Drodzy Państwo, dziś, bez przedłużania, chciałbym opowiedzieć Wam historię srebrnego medalisty z Mistrzostw Świata w Lahti oraz sportowca roku przeglądu sportowego z roku 1938 Stanisława Marusarza. Można go spokojnie nazwać człowiekiem nart. Trenował bowiem nie tylko skoki narciarskie, z czego go głównie kojarzymy, ale także kombinację klasyczną, zwaną później kombinacją norweską, zjazdy oraz biegi narciarskie. Trzeba również zauważyć, że przez 30 lat nieprzerwanie reprezentował barwy klubu z Zakopanego. Oczywiście musimy tu wziąć drobną poprawkę na okres okupacji, niemniej jednak formalnie wciąż pozostawał członkiem zespołu SN PTT Zakopane, później przemianowanego na Centralny Wojskowy Klub Sportowy w Zakopanem. To właśnie w Zakopanem rozpoczyna się jego przygoda, gdzie przychodzi na świat jako brat czterech sióstr: Heleny, Bronisławy, Marii oraz Zofii. Miał również brata, Jana. Generalnie jego rodzina to połączenie jego najlepszych cech. Jego matka była narciarką, kurierką oraz żołnierzem Związku Walki Zbrojnej. Jego ojciec Józef zaś był gajowym. Miłość młodego Stanisława do nart wzięła się prawdopodobnie, gdy w momencie 10 lat ojciec i wujek zabrali go po raz pierwszy na skocznię. Marusarz skakał wówczas w tajemnicy, bez świadków i bez widzów, jedynie w obecności rodziny. Wspomniałem tutaj właśnie o stryju, czyli Jędrzeju. Prawdopodobnie był on jego idolem, mentorem i pierwszym trenerem. W przyszłości Jędrzej Marusarz zostanie trenerem narciarskim, a jego synowie Andrzej i Józef również będą reprezentantami Polski. Na swoje pierwsze prawdziwe zawody został dopuszczony w wieku 14 lat, choć nie bez problemów. Sędziowie bowiem nie chcieli dopuścić, jak wówczas uważano, dziecko do startu w zawodach z chłopcami 4 oraz 5 lata od siebie starszymi. Ku zaskoczeniu wielu, Marusarz wygrywa i dostaje pamiątkowego orła, nazwanego Rękawica. 2 lata później, już jako pełnoprawny junior, regularnie bije rówieśników, okazując swój niesamowity talent. Dziś raczej nie byłoby nic dziwnego w tym, że 16-letni wówczas chłopiec rozdaje autografy pod skocznią. Marusarz jednak był fenomenem. Podobnie jak wspomniana kilka odcinków temu Halina Konopacka, Marusarz był pionierem, człowiekiem, który wyprzedzał swoje czasy. Wiedział, że aby osiągnąć sukces, nie będzie trenował tylko jednej dyscypliny. Próbował swoich sił we wszystkim, co akurat było pod ręką. To w tym roku dochodzi również do jednego z bardziej niebezpiecznych upadków młodego Stasia. Podczas błędu przy wyjściu z progu na skoczni w Jaworzynce upada na głowę i sam przedstawia to w ten sposób. Warto tutaj zauważyć dojrzałość i sposób wysławiania się Marusarza, który będzie mu towarzyszył aż do późnego wieku. Mało zresztą możemy dziś znaleźć sportowców, którzy wypowiadają się z niezwykłą elokwencją. Posłuchajcie sami. Strach zabił całą emocję skoku. Nad ze skokiem szarpnąłem nerwowo ciałem. Efekt był taki, że wylądowałem na głowę. Mimo nieprawidłowego lądowania, poczuwszy grunt pod głową, doznałem uczucia ulgi. Fikając koziołki, zsuwałem się po ze skoku w dół. Wykonywałem przy tym rozpaczliwe ruchy, starając się zachować prostą linię spadku, aby znalazł się na przechodzącym w poprzek ze skoku mostku, nie stoczyć się do strumyka, co mi się zresztą szczęśliwie udało. Zatrzymałem się u podnóża skoczni przy akompaniamencie głośnych drwin kolegów.
Sami widzicie, że Marusarz był nie tylko wybitnym sportowcem, ale również bardzo oczytanym, elokwentnym i dojrzałym człowiekiem. Jako 17-latek zaliczył pierwszy dorosły sezon, co już dziś budzi, a raczej budziłoby szeroko zakrojoną dyskusję, czy tak młody zawodnik powinien mieć prawo startu. Tymczasem on sam daje najlepszą odpowiedź, wygrywając zarówno konkurs juniorów, jak i seniorów na Wielkiej Krokwi. W kolejnych konkursach był 10, 5 i 15. W Mistrzostwach Nowego Targu zajmuje drugie miejsce, wygrywa w Jordanowie, a Mistrzostwa Polski zakończy na miejscu 15. Co ciekawe, sezon kończy zwycięstwem. I to może być duże zaskoczenie, nieistniejącej już niestety skoczni w Lwowie. Największe sukcesy miały jednak dopiero przyjść. W 1931 roku 18-letni wówczas Marusarz wygrywa zarówno w Zakopanem, jak i Wiśle, a na Mistrzostwach Polski zajmuje drugie miejsce. Nie był to jednak jego jedyny medal przywieziony z tych mistrzostw. Zdobył również medal w narciarstwie zjazdowym, a także w sztafecie o dość nietypowym dziś dystansie 5 razy 10 km. Otarł się także o rekord świata. Niestety nie udało mu się. Dało mu to jednak przepustkę do igrzysk w Lake Placid, gdzie musiał się mierzyć z ogromnymi utrudnieniami. Konkurs skoków był rozgrywany w absurdalnych warunkach. Skocznia rozmokła, mało powiedzieć, że na zeskoku pojawił się 30-centymetrowy potok oraz liczne kałuże. Ponadto słoma, którą był wyłożony, przemokła. Warto tutaj zauważyć, że wówczas nie używano sztucznej nawierzchni czy igielitu, który znamy dzisiaj. Prawdopodobnie, gdyby konkurs był rozgrywany 90 lat później, po prostu zostałby odwołany. Jednak bezpieczeństwo czy BHP na początku XX wieku były pojęciami dość abstrakcyjnymi. Marusarz przystąpił do zawodów, jednak nie dało się tam odlecieć. Zakończył je na 17 miejscu. Jeszcze gorzej poszło mu w biegach narciarskich i w kombinacji, gdzie zajął kolejno 27 miejsce zarówno w biegu, jak i w klasyfikacji całej kombinacji. Szczyt formy miał jednak dopiero nadejść. Zapowiedzią tego były Mistrzostwa Świata w 1935 roku, gdy do trzeciego miejsca zabrakło mu zaledwie 0,4 punkta. Jednak przez fatalny bieg spadł później na 11 miejsce. Nie przesadzam tu również, mówiąc o fatalnym biegu. Marusarz ukończył ją bowiem na 92 pozycji. Co się jednak stało? Marusarz przebiegł 18 km ze złamaną nartą. W tym samym roku osiąga dość zaskakujący tytuł. Został bowiem mistrzem w zjeździe. Zapytacie, mistrzem jakiego kraju? Otóż nie Polski, a Anglii, gdzie zostały rozegrane Mistrzostwa Kraju Open, co oznacza, że obcokrajowcy również mieli prawo startu. W tym samym roku doszło do, i to trzeba powiedzieć otwarcie, dość ciekawego konkursu. Otóż w Velikance w Słowenii Stanisław Marusarz nie tylko wygrał przed Czechem Antoninem Bartonem i Szwajcarem Marcelem Reymondem, ale również podjął próbę bicia rekordu świata. Warto zauważyć tutaj, że wówczas w skokach, jak i w wielu innych dyscyplinach, raczej stawiano na widowiskowość niż bezpieczeństwo. Tak więc specjalnie dla Marusarza oraz dwóch Norwegów usypano dodatkowe metry do najazdu, dodatkową górkę innymi słowy. Było to nie w smak Norwegom, którzy chcieli utrzymać tytuł najlepszych lutników na świecie. Skakali więc kolejno 93, 95, 96 metrów, aż na belce pojawił się Marusarz. Jak się później okazało, Marusarz skoczył 97 metrów. Nie brzmi to może zbyt imponująco, ale warto zauważyć, że Norwegowie, ażeby utrudnić zadanie Polakowi, usunęli około 1,5 metra rozbiegu, nie informując o tym Marusarza. Jednak nie mówimy tutaj o rozbiegu na górze. Usunęli usypane ze śniegu ostatnie 1,5 metra, tym samym narażając Polaka na kontuzję. Pomimo to i pomimo tego, że Polak miał uszkodzoną nartę oraz kontuzjowaną prawą nogę, i tak skoczył najdalej. Był jednak z siebie bardzo niezadowolony, ponieważ tego dnia zaplanował skoczyć przynajmniej 100 metrów.
Odmówili jednak lekarze. Później na belce zasiadł Norweg Andersen, który skokiem na 99 metrów odebrał Polakowi rekord świata, a ten utrzymał się przez rok. To tylko zapowiadało niesamowite emocje podczas kolejnej imprezy, jaką miały być igrzyska w Garmisch-Partenkirchen. Tam jednak marusarz po raz kolejny mógł się tylko obejść smakiem. Zajął bowiem piąte miejsce w skokach, a siódme generalnie w kombinacji. Żył ponownie jak przed 4 laty Norweg Birger Ruud. Marusarz miał już 23 lata i wydawało się, że to jest całkiem dobry wiek dla zawodnika. Kto wie, co się wydarzy podczas kolejnych igrzysk, które miały mieć miejsce w 1940 roku. Jak wszyscy wiemy, nie doszło do nich. Ale zanim, nie wyprzedzając faktów, miały miejsce Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym roku 1938. Nie mógł być zadowolony ze swojego występu w kombinacji norweskiej, za to dał prawdziwy popis w konkursie skoków, gdzie dwukrotnie bił rekord skoczni, skacząc kolejno 66 oraz 67 metrów. Tak naprawdę jednak przez długi czas toczyły się spory, ile naprawdę skoczył marusarz. Fiński sędzia stwierdził, że marusarz skoczył o pół metra dalej i tym samym powinien wygrać zawody, jednak sędzia delegat, który był, jak można się domyślić, Norwegiem, uznał, że Polak klepnął równo na linię 67 metra. Tym samym, pomimo tego, że w dwóch skokach skoczył 5,5 lub 6 metrów bliżej, mistrzem świata o 30 punkta został Asbjørn Ruud. Tak naprawdę jednak marusarz może czuć się po raz kolejny oszukany. Nie pierwszy i zdecydowanie nie ostatni raz w swoim życiu, a przede wszystkim nie najbardziej brutalny. Dużo bardziej docenią go rodacy, którzy w tym roku za jego niesamowitą postawę nagrodzą go sportowcem roku. Co ciekawe, sam Ruud nie czuł się mistrzem. Chciał oddać marusarzowi puchar za mistrzostwo, ale Polak go nie przyjął. Był na to zbyt dumny. Postawa Polaka wzbudziła głębokie zainteresowanie na całym świecie. Był podziwiany również poza granicami naszego państwa. Jak już mówiłem, mamy tu do czynienia z człowiekiem wzorowym. Oczytany, inteligentny, dumny, patriota, a do tego wspaniały sportowiec. Sam zainteresowany wspomina to tymi słowy. Po przyjęciu pucharu za drugie miejsce w otwartym konkursie skoków i za wicemistrzostwo świata na sali zerwała się burza długo niemilknących oklasków. Serdeczna obiektywność przyjęła mnie do głębi. Ze wzruszenia o mało się nie popłakałem. Stałem przez dłuższą chwilę przed stołem, jakbym wrósł w ziemię, kłaniając się na wszystkie strony. Już chciałem wracać na swoje miejsce, gdy znowu mnie poproszono do stołu. Otrzymałem jeszcze jedną nagrodę za najdłuższy skok dnia. W zasadzie powinien dostać dwie, ponieważ oddał dwie najdłuższe odległości. Srebrny medal za konkurs skoków oraz 171 miejsce w biegu dało mu ostatecznie 25 miejsce w kombinacji. Ostatni swój start na Mistrzostwach Świata zalicza rok później, przed wybuchem wojny. Zajmuje tam piąte miejsce w skokach i siódme w kombinacji. Sam jest jednak rozczarowany swoimi występami, gdyż zewsząd mówiło się o tym, że tym razem marusarz musi wygrać. W końcu skacze na swojej skoczni, w swoim mieście, przed swoją publicznością. Ponadto na 9 swoich występów na Mistrzostwach Polski zwycięsko wychodził z 6, 7-krotnie stawał również na podium. Był więc murowanym faworytem gospodarzy. Zawód, jaki wywołał, miał być niczym przed tym, co spotkało go około rok później. Po agresji Niemiec na Polskę, marusarz zaangażował się w prace konspiracyjne. Był wówczas kierownikiem schroniska na Pysznej w Tatrach, a to schronisko stało się wkrótce punktem przerzutowym dla kurierów. Marusarz zaś wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, pełniąc służbę kurierską na trasie Zakopane-Budapeszt. Przynosił ludzi, materiały i pieniądze na działalność podziemną. Dwukrotnie został złapany przez słowackich żandarmów w 1940 roku. Za pierwszym razem udało się ich przekupić, gdyż należy pamiętać, że większość okupantów była po prostu zwykłymi sprzedawczykami, których można było sobie kupić.
Jednak za drugim razem, gdy znaleziono przy nim 100 tysięcy złotych, a należy pamiętać, że były to ogromne pieniądze, pogranicznik nie dał się przekupić i zawiadomił gestapo. Marusarz ogłuszył strażnika, wyskoczył przez okno budki strażniczej i uciekł do lasu. Tam ukrywał się przez jakiś czas, po czym zawrócił do Zakopanego. Sam wspomina w swojej książce, na skoczniach Polski i świata, nie mógł pozostać w Zakopanem zbyt długo. Życie w ciągłym napięciu stawało się zbyt trudne. Trwały aresztowania, a ofiarami nasilającego się terroru gestapo byli również sportowcy. Wielu z nich powędrowało do więzień i obozów koncentracyjnych. W tej sytuacji wraz z żoną Ireną wzięli ślub w roku 1939 roku, a następnie postanowili uciec na Węgry. Początkowo wszystko wydawało się iść zgodnie z planem. Niezauważeni uciekli ze swojego miasta, przedarli się przez Tatry, a następnie niemal całą Słowację, przechodząc na własnych nogach, doszli do Węgier. Tam jednak szczęście się od nich odwróciło. Trafili na węgierskich kolaborantów i trafili do zakładu zamkniętego. Państwo Marusarzowie zostali rozdzieleni i spotkają się dopiero pod koniec wojny, gdyż zarówno on, jak i ona cudem wyjdą z opresji. Olimpijczyk z Lake Placid i Garmisch-Partenkirchen miał już opinię cwaniaka, człowieka gotowego na wiele, znającego różne sztuczki i sposoby ucieczki. Tym razem więc chciano ograniczyć mu możliwość wydostania się z aresztu. Z aresztu Preszowie został przewieziony do więzienia w Muszynie, a następnie trafił do Nowego Sącza i Zakopanego. Tam trafił na katownię, tak zwanym pałacu, a następnie zostaje przewieziony do więzienia w Krakowie przy ulicy Montelupich. Ucieczka z tego zakładu przysporzy mu później wiele sławy. Trzeba bowiem pamiętać, że Niemcy trzymali tam zarówno zwykłych bandytów, złodziei, gwałcicieli, a także żołnierzy hitlerowskiej armii skazanych za łamanie swoich regulaminów. Jednak gdy przybywa tam Marusarz, Montelupi przemienia się głównie w katownię. Znajduje się tam wielu członków polskiego podziemia, kurierów, partyzantów oraz zwyczajnie górali, którzy nie dali się złamać. Trafiają tam też ludzie, którzy nie chcą trafić do osławionej Goralenvolk, czyli specjalnej grupy narodowościowej, quasi-narodowościowej, utworzonej przez nazistowskie wojsko w celu rozdzielenia górali od Polaków. Choć cele miały docelowo pomieścić kilkuset ludzi, cóż, według rachunków, i to dosyć oszczędnych rachunków, Niemcy przekraczali regularnie tę liczbę 5-6-krotnie, co oznacza, że w sali czteroosobowej nieraz trzymano 20, a nawet 24 więźniów. To szaleństwo. Ponadto ci ludzie byli zagłodzeni, bici, upokarzani oraz wymęczeni. Innymi słowy, miał to być przedsionek tego, co ich czeka następnie. Albo system cię złamie i wszystko wyśpiewasz, albo nie dasz się złamać i zostaniesz zastrzelony. Sam sportowiec wspomina to w ten sposób. Korytarze były przepełnione. Tego dnia przywieziono bardzo wielu więźniów z różnych więzień w województwie krakowskim. Trwało parę godzin, zanim wszystkich rozlokowano w celach. SS-mani niemal bezustannie bili, szturchali, opluwali, leżyli w stłoczonych korytarzach ludzi. Nawet najmniejszy odruch sprzeciwu groził nieobliczalnymi skutkami. Hitlerowcy wystrzelaliby nas bez pardonu. Od momentu przybycia nie myśli o niczym innym niż ucieczka. Szybko zaprzyjaźnia się ze współwięźniami, w tym m.in. z podoficerem Wojska Polskiego Aleksandrem Bugajskim, wówczas konspiratorem. Obaj obserwowali strażników i usiłowali odkryć jakieś słabe punkty w tej hitlerowskiej katowni, w tej maszynie zagłady. Zgłosili się więc na ochotnika do prac elektrycznych, dzięki czemu mogli dobrze poznać cały obiekt. Niebawem Marusarz mógł spodziewać się najgorszego. Czuł, że moment, w którym usłyszy swój wyrok, nadchodzi coraz bliżej. Coraz częściej odmawiał współpracy, a SS-mani coraz częściej go bili. Widział już wielokrotnie, jak kończą ludzie zachowujący się w ten sposób. Oznacza to jednak, że się poddał. Jego plan ucieczki był już niemal gotowy.
Gdy po kilku tygodniach wraz ze 140 innymi więźniami został skazany na karę śmierci, król Nart wiedział, że każdy dzień może być tym ostatnim. Tym samym musi przyspieszyć realizację swojego pomysłu. Cela, w której przebywali, została nazwana celą śmierci. To znaczy, że codziennie wywoływano kilka nazwisk ludzi, którzy już nigdy do niej nie wracali. Nigdy jednak nie wywołano wszystkich. I cały proceder trwał nieco ponad miesiąc. W końcu został wywieziony do fortu w Krzesławicach. Krążyły o nim ponure pogłoski, że jest to tak zwana rzeźnia. Jeżeli już tam jedziesz, to stamtąd nie wracasz. Utwierdził się w tym przekonaniu, gdy zobaczył podziurawiony i zakrwawiony mur. SS-mani stali z karabinami gotowymi do strzału, jednak nie oddali salwy. Dostali za to łopaty, a więźniowie zagonieni zostali do kopania rowu. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że to może być ich grób. Tymczasem zwyrodnialcy przygotowali coś jeszcze gorszego. Ponieważ do wykopanego rowu zaczęto wprowadzać ich kolegów, którzy na ich oczach otrzymywali serię z karabinu. Tym samym jedni więźniowie kopali groby kolejnym. Tego już było za wiele. Po kilku dniach marusarz wygina nogą od taburetu kraty w oknie. Przeciska się przez otwór i wyskakuje z wysokości drugiego piętra, a następnie ostatkiem sił wspina się na 4-metrowy mur, na szczycie którego stoi drut kolczasty. Niemcy oczywiście dostrzegają go i otwierają do niego serię z karabinów. Zostaje raniony. Pomimo obrażeń zeskakuje bezpiecznie z muru i zaczyna uciekać zygzakiem. On oraz jego towarzysze, którzy i bezgłośnie zaczynają walczyć o swoje życie, uciekają z miejsca, które miało być ostatnim miejscem ich pobytu. Wbrew pozorom, marusarz nie uciekł pierwszy, uciekał szósty. Do tego ranny nie wylądował na nogach, a leciał prosto w dół, bezpośrednio, jak kamień. Wydawało się, że rozbije głowę, ale udało mu się wykonać obrót i wylądować bezpiecznie niczym kot. W tym miejscu Niemcy byli zaskoczeni. To wydawało się być wręcz niemożliwe do wyjścia bez szwanku, a on jeszcze wylądował stylowo i zaczyna uciekać. Prawdopodobnie nie wszyscy wiedzieli, że właśnie ich zbiegiem zostaje medalista Mistrzostw Świata w skokach narciarskich, więc tego typu sytuacje to dla niego nie pierwszyzna. Innymi słowy, udało mu się uciec. Ucieka także Bugajski. Nie wiadomo, co spotkało pozostałych uciekinierów. Wiadomo, że jeden z konspiratorów złamał nogę i został rozstrzelany, gdyż nie był w stanie biec. Reszta z zainteresowanych skazanych na śmierć doczekała się błyskawicznego wykonania wyroku przez SS-manów. Marusarz, zakrwawiony, dociera do pierwszych polskich chat, choć wie, że w kraju jest już spalony. Niemniej żyje i to się w tym momencie dla niego liczy. Przez to musi uciekać na Węgry. Tam zaczyna całkowicie nowe życie. Zostaje bowiem trenerem narciarstwa. Nie tylko szkoli młodych adeptów tego sportu na Węgrzech, ale także projektuje skocznie. Niestety nie ma szczęścia. Pod koniec wojny Budapeszt zostaje zajęty przez Niemców. Zostaje na niego wydany trzeci nieformalny wyrok śmierci. I tu z nieoczekiwaną pomocą przychodzą Sowieci, którzy odbijają Węgry, a marusarz po raz kolejny oszukał śmierć. Dzięki swojej heroicznej postawie podczas wojny otrzymał liczne medale, m.in. Krzyż Waleczny i Krzyż Virtuti Militari. Później zostanie również nagrodzony Polonia Resistuta, czyli Order Odrodzenia Polski, czy Krzyżem Walecznych, czy Medalem Zwycięstwa. Ogółem w swoim życiu zbiera 9 odznaczeń wojskowych. Nigdy jednak nie zapomniał, kim naprawdę był. Marusarz przecież nie urodził się jako żołnierz, urodził się jako sportowiec. I pomimo swojego wieku, a wówczas miał już 33 lata, wrócił na skocznię. Spodziewano się pewnie, że jego kariera potrwa jeszcze maksymalnie kilka lat. Któż mógł przewidzieć, że będzie trwało niemal 20 kolejnych? Bo choć formalnie karierę zawodniczą zakończył mając 43 lata, to w konkursach amatorskich i półamatorskich skakał także w roku 1966, gdzie to m.in. został gościem honorowym na turnieju czterech skoczni. I ku zaskoczeniu wszystkich skoczył 60 metrów jako przedskoczek.
Warto również zauważyć, że była to odległość, która gwarantowała nie tylko awans do drugiej serii, ale także punkty. Był podziwiany, że pomimo swojego zaawansowanego wieku wciąż ma siłę i pasję do sportu. Tak naprawdę jednak sport był dla niego ucieczką od traumatycznej przeszłości. Jak opisze w swoich książkach, przeżycia z Montelupich czy okresu okupacji odcisnęły na nim trwałe piętno. Budził się w nocy z krzykiem, nigdy nie potrafił wyrzucić z pamięci obrazu rozstrzeliwanych współwięźniów. Opowiedzmy więc chwilę, co się działo pomiędzy 46 a 66, czyli podczas trwania tej wspaniałej drugiej, niejako wznowionej, zaczętej na nowo kariery. Już rok po zakończeniu wojny został mistrzem Polski, a także międzynarodowym mistrzem Czechosłowacji. Wydawało się, że rok 46 będzie kolejnym udanym, lecz nagle zniknął na 2 lata. Zniknął, ponieważ Urząd Bezpieczeństwa ścigał AK-owców oraz, jak to określano, walczących w tzw. bandach leśnych. Dziadek, czy król Nart, wówczas musiał się ukryć w Karpaczu. To tam organizował przerzut osób prześladowanych. Dosłownie wisiało na włosku. Sam również przecież był w stanie zagrożenia. Oczywiście był tego świadom. Niemniej nie zaprzestał swojej działalności. Wrócił w 48 roku, zostając mistrzem Polski i wywalczając awans na igrzyska w Sankt Moritz. 12 lat od swojego ostatniego udziału na tej imprezie. Nie był jednak faworytem. Miał wówczas już 35 lat. Tym samym 27 miejsce w konkursie skoków trzeba uznać za dość spory sukces. 3 lata później został 10-krotnym mistrzem Polski w skokach narciarskich, otrzymał tytuł zasłużonego mistrza sportu. Miał wtedy już 38 lat, a pomimo tego został sklasyfikowany na 5. miejscu w liście na sportowca roku. W 1952 roku ponownie wywalczył awans na Igrzyska Olimpijskie, tym razem Oslo, i znów był 27. Zbierał się już do 40 i wówczas kariera zawodnicza wydawała się być niemal niemożliwa. Tym samym był fenomenem. Tym większym, że był chorążem polskiej ekipy. Mimo wieku, który wskazywałby raczej, że powinien kończyć przygodę ze sportem, wciąż bił rekordy skoczni. Zdobywał medale na krajowych czempionatach. Wygrywał memoriały, w tym memoriał Heleny Marusarzówny. Dzierżył również tytuł dość ciekawy z perspektywy dzisiejszych czasów. Otóż był mistrzem Polski Wojska Polskiego w skokach narciarskich. Coś, co niestety już dłużej nie funkcjonuje. Reprezentował również już niestety nie Polskę, ale swoją dyscyplinę na igrzyskach Cortina d'Ampezzo w 1956 roku. Był tam jednym z przedskoczków. Rok później oficjalnie zakończył karierę zawodniczą. 5 lat później otworzył przebudowaną Wielką Krokiew. W swoim sportowym życiu po życiu startował również w wyścigach motocrossowych. Zachęcał młodych zawodników do bicia jego własnych rekordów oraz uczestniczył w szkoleniu. Był także cenionym ekspertem i mentorem. Wspomniałem wcześniej, że w 66 otworzył turniej 4 skoczni. Nie powiedziałem wam jednak, jak był ubrany. Dziś widzimy skoczków w obcisłych, dobrze dopasowanych kombinezonach. No chyba, że są z Niemiec, wtedy mogą latać w strojach przypominających te do skoków ze spadochronem. Tymczasem marusarz wystąpił w garniturze i krawacie. Nie miał swoich nart, ponieważ już dawno ich nie używał. Pożyczył je więc od jednego ze skoczków. Podobnie zrobił z butami. Nie możecie zapomnieć o kasku, w tym czasie skakało się w czapkach. Gdy wylądował na 66 metrze, niemiecka publiczność oszalała. Skandowano jego nazwisko, noszono go na rękach. Gratulowano mu zewsząd. Gazety pisały o niesamowitym człowieku, idolu i wzorze do naśladowania. A sam marusarz stwierdził, że po tym jak Niemcy wydali na niego wyrok śmierci, przyjmuje to, jak go traktują obecnie. Jest bardzo mile zaskoczony. Został również zaproszony na skoku w Innsbrucku, gdzie skoczył po raz kolejny ponad rozmiar skoczni. Austriacy oszaleli. Dziwili się, że marusarz nie startuje z młodszymi o 20 lat kolegami. Kilka lat później został wybrany sportowcem 50-lecia Polskiego Związku Narciarskiego. A
1975 roku otrzymał nagrodę Janusza Kłosocińskiego, o którym również zamierzam odpowiedzieć wkrótce, przyznawaną sportowcom za osiągnięcia w sporcie, życiu zawodowym oraz kierowanie się zasadami moralnymi. 4 lata później, w wieku 66 lat, oddał ostatni skok w życiu, w Zakopanem, na potrzeby filmu Dziadek Janusza Zielonackiego. Jak się domyślacie, film opowiadał o życiu tego wybitnego człowieka. Rok później zostaje zaproszony do Lake Placid, czyli miejsca, gdzie rozpoczęła się jego olimpijska przygoda ze skokami. Miał być tam gościem honorowym. Sam stwierdził, pół żartem, pół serio, że rozważa powrót na skocznie. W końcu nie jest w takiej najgorszej formie. W 1989 roku Wielkiej Krokwi nadano jego imię jako nagrodę i podstawienie jako wzór postaw patriotycznych i sportowych. To pełne niezwykłych wydarzeń i zbiegów okoliczności życie zakończyło się w równie ekscytujący sposób, jak trwało. Cóż, powiedzieć, że życie Stanisława Marusarza było jednym wielkim dramatem lub scenariuszem pod film, nie byłoby przesadą. Więc jego śmierć również musiała być dramatyczna. 29 października roku pańskiego 1993 Marusarz wygłaszał mowę pożegnalną na pogrzebie swojego dowódcy i krakowskiego profesora Wacława Felczaka. W trakcie jednak na chwilkę zamilkł, złapał się za klatkę piersiową, po czym upadł na ziemię, tracąc przytomność. Jak się później okaże, to zawał. 80-letni Marusarz nigdy się już nie obudzi. Żeby dodać dramatyzmu, mogę tylko dodać, że upadając spadł na ręce ambasadora Węgier, państwa, dzięki któremu przeżył czas okupacji, Akosza Engelmayera. Wkrótce zostaje sam pochowany na cmentarzu obok swojego dowódcy. Dziś przy ulicy Andrzeja Struga 18 w Zakopanem możemy obejrzeć galerię trofeów, na którą składają się puchary i trofea sportowe, emblematy i legitymacje zdobyte przez tego wybitnego zawodnika. 8 lat temu w pawilonie na Wielkiej Krokwi została otwarta Izba Pamięci, która rozpoczyna funkcjonowanie Muzeum Sportów Zimowych. Oczywiście nadano jej imię Marusarza. Jest on też patronem wielu szkół, m.in. Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Jego syn założył Fundację Stanisława Marusarza, która za cel przyjęła propagowanie sportów zimowych wśród młodzieży, w tym organizowanie wsparcia finansowego dla młodych zawodników i szkół szkolących fanów sportów zimowych, w tym biegów, zjazdów i skoków. W tym samym roku, w którym została założona, to jest 2013, Marusarz otrzymał pośmiertnie tytuł członka honorowego Polskiego Związku Narciarstwa. Tutaj pozwolę sobie skomentować, że miało to miejsce przynajmniej 40 lat za późno. I wstydem dla Polskiego Związku Narciarstwa powinno być to, że nie dano mu tego odznaczenia wcześniej. Ale cóż, wszyscy wiemy, jak szalone czasy to były. Ostatnim rozdziałem dotyczącym jego życiorysu jest film, który miał premierę w tym roku. Marusarz, Tatrzański Orzeł w reżyserii Marka Bukowskiego. Jeżeli jesteście zainteresowani, polecam do zapoznania się z biografią tego zawodnika. Można ją również przeczytać w książce Dariusza Jaronia Skoczkowie Przerwany lot, przedstawiającą jego losy oraz Na skoczniach Polski i świata autorstwa samego zawodnika. Dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie kolejnego odcinka. Na dziś to tyle. Do usłyszenia następnym razem.